rozpoczynamy. Zaczynamy galę Fame 14. I zaczęliśmy ją bardzo spokojnie. Poza dystansem. Na razie stara się pracować Wiktoria Jaroniewska. Odwrotna pozycja piłkarki ręcznej. Laluna nie rzuciła się od razu do ataku. Widzimy, że w wyważony sposób czeka. Oj, te ciosy zaraz mogą naprawdę pruć powietrze. Co robi Laluna? Laluna przede wszystkim chce sprowokować do wymiany Wiktorię Jaroniewską. Ta z kolei próbuje toczyć pojedynek poza dystansem, aby nie pozwolić właśnie wejść w klincz ewentualnie. Pierwsze uderzenie do parteru. Prawy sierp teraz w wykonaniu Laluny. Ale mam wrażenie, że nie ma w ogóle dynamiki. Laluna teraz próbuje klinczować, a Wiktoria sprytnie ucieka. Kondycja z piłki ręcznej na pewno jest. Na skrzydełku, na boisku piłki ręcznej. Troszkę się biega i dzisiaj to w klatce już pokazuje Wiktoria Jaroniewska. Mam wrażenie, że Laluna walczy jak tacy mężczyźni w wadze ciężkiej, czyli spokojne kroki, czeka na jedno mocne uderzenie. Troszeczkę dziwi mnie ten brak mobilności, ponieważ tutaj na razie niezbyt wiele z historii się dzieje, a Wiktoria spokojnie uderza prostymi. To widzieliśmy również na treningu medialnym, te proste kombinacje w stójce, a więc jeden, dwa ciosy i poza dystans to robi w tym pojedynku Wiktoria Jaroniewska. Jaroniewska kilka razy już trafiła, ale mam wrażenie, że te ciosy w ogóle nie robią wrażenia. Natomiast jeżeli Laluna trafi tym obszernym cepem, to może być ciekawie. Ale wspomniałeś o tej kategorii ciężkiej, że porusza się jak zawodniczka dywizji królewskiej. Natomiast jeszcze nie poczuliśmy, nie zobaczyliśmy siły ciosu. Za włosy. Tutaj sędzia zwrócił uwagę. Wydaje się, że nieintencjonalne, a teraz czy będzie rzut? Laluna na pewno ma teraz idealną pozycję. Nie trzymaj siatki. Ale jak na debiutantkę bardzo świadomie zachowała się Wiktoria Jaroniewska, zerkając do swojego narożnika. Tam uwagę przekazał jej Gracjan Miś, aby odwróciła pozycję. Właśnie tak jak zrobiła to teraz. I mam wrażenie, że może jednak Wiktoria coś trenowała wcześniej, coś nie coś potrafi. To już wiemy, natomiast to poruszanie się w klatce, bardzo aktywna praca na nogach, kosztuje ją na pewno sporo zdrowia. 55 sekund do zakończenia pierwszej rundy tego pojedynku. Tak jak i w rozmowach, Laluna ciągle stara się prowokować, Wiki zaczyna jej odpowiadać. A Laluna w swoim stylu, nieco przygarbiona, schowana za gardą, natomiast też mam wrażenie, już coraz głębsze oddechy bierze Laluna. Oj, trafiła teraz dwa razy mocniej. Ucieka poza dystans, ucieka spod siatki Wiktoria Jaroniewska. I zaczyna być doping dla Wiki coraz głośniejszy. Natomiast Laluna, mam wrażenie, że zaczyna się otwierać. Pytanie, czy ona tak walczy spokojnie, żeby właśnie zachować kondycję na takie obalenie, jak teraz próbuje? Dobrze w defensywie pod siatką spisała się Jaroniewska. Utrzymała tę pozycję, odebrała nieco sił Lalunie. 10 sekund do zakończenia pierwszej rundy. Przetrwa to. Ciężko sobie wyobrazić scenariusz, w którym sprowadzenie zyska Laluna w tej odsłonie. Nie ma sprowadzenia. Stop! I koniec pierwszej rundy. Powiem szczerze, że nie wiem, czego możemy się spodziewać po dwóch kolejnych. Wiem natomiast, że kibice bardzo chcieliby, żeby tutaj doszło do mocnego starcia, do mocnych uderzeń, żeby panie zaczęły się naprawdę wymieniać, bo wtedy ta walka może nam pięknie rozpocząć tę galę. Zobaczmy powtórki. Praca poza dystansem Wiktorii Jaroniewskiej. No były te nieprzepisowe zagrania. Łapała za koszulkę, łapała za włosy Laluna. To jest ten pewnie charakter trochę z ulicy. Tam reguł do końca takich nie ma jak w klatce organizacji Fame. Natomiast ten początek w wykonaniu Jaroniewskiej. Dokładnie. To pociągnięcie za włosy Wika miała dużo o to pretensje. Powiem szczerze, że jak na staż Laluny ponadroczny w treningach, wszystkim wydawało się, że ona spokojnie w tym starciu będzie miała dużą przewagę, będzie miała dużo większe umiejętności. Na razie tego jeszcze nie widzimy. No i powiem szczerze, że Wiktoria Jaroniewska może stać wielką bohaterką. Tutaj sporą rolę również poza kondycją może odegrać przygotowanie mentalne, bo obie zawodniczki już poznały mocy swojej rywalki. Teraz zobaczymy, jak tak dobrze przygotowana przed tym pojedynkiem pod kątem motywacyjnym Laluna zareaguje na tę pierwszą rundę, która dla niej nie była wcale taka łatwa. 5 sekund do zakończenia przerwy pomiędzy rundami. Ta przerwa, przypominamy, w organizacji Fame w przypadku tego pojedynku trwa 90 sekund, a więc sporo czasu na przyjęcie uwag od szkoleniowców, sporo czasu również na wyregulowanie oddechów. A przypomnijmy, Wiktoria ma zaledwie 21 lat i całe życie jest w sporcie, tak więc kondycja z każdą kolejną minutą powinna przechodzić na jej korzyść. Wiadomo, natomiast ta specyfika też walki na wstecznym biegu, kiedy uciekała poza dystans, kosztuje ją sporo zdrowia. I zaczynamy, czekamy na pierwsze grzmoty.
Jeśli chodzi o podejście taktyczne, pewnie tutaj niewiele się zmieni. Wiktoria Jaroniewska będzie starała się pracować poza dystansem, kąsając pojedynczymi, podwójnymi uderzeniami, uciekając spod siatki, zgodnie z zasadą, że siatka po prostu parzy. Tam największe zagrożenie czyha na nią ze strony Laluny. Wiadomo, że dla sędziów siła ciosów zadawanych jest również bardzo ważna. Teraz trafiła ładnie Wiktoria. Dobry stopujący prawy. I chyba zirytowała Lalunę. Laluna chce zacząć się bić, ale Wiktoria jest zbyt mobilna. Chce walczyć z kontry przede wszystkim Jaroniewska, więc czekając na ataki i szansa, by stopować tak jak przed kilkunastoma sekundami tym ciosem prostym. Ja przed chwilą usłyszałem narożnik Wiktorii i tutaj krzyczą: nie bij się z nią, nie wchodź z nią w tę wojnę. Tego właśnie chce Laluna. Coraz bardziej Laluna zaczyna ryzykować, ale znowu złapanie za koszulkę. Czyżby? Jeszcze raz złapiesz za koszulkę, odejmę ci punkt. Jasne? Jasne? Nie wiem, czy państwo to słyszeli. Jeszcze jeden błąd i będzie minusowy punkt, a to może być bardzo ważne, bo raczej nie zanosi się, by ta walka zakończyła się przed czasem. Ponad minuta drugiej rundy już za nami. Nie zmienia się scenariusz tego pojedynku. Poza dystansem Wiktoria Jaroniewska. Lewy, prawy. Teraz mnie wrażenie, że doszło, ale mocniej bije Laluna, jeżeli już trafia. I zalany nos. Tak jest, ten cios, pojawia. O którym chciałem powiedzieć, dokładnie rozbił nos Laluny, a będzie się oddychało coraz ciężej. Pojawia się krwawienie na twarzy Laluny. I krzyczy narożnik Wiktorii: teraz bij, chodzi o tę krew. Teraz bij, ależ prawy. Próbowała teraz zamknąć na siatce Jaroniewską Laluna, ale po raz kolejny dobrze zapracowały nogi piłkarki ręcznej. Teraz próba rzucenia tego prawego, obszernego ze strony Laluny. A ten nos specyficznie krwawi, ponieważ nie tylko spod nosa, ale również z niego wydobywa się krew. Nie wiem, czy tam nie doszło do złamania. Całkiem prawdopodobne, bo naprawdę to krwawienie wygląda na coraz bardziej obfite. Myślę, że Laluna musi podkręcić tempo, bo ciężko jej będzie walczyć w takim tempie. O, ależ trafiła teraz Jaroniewska. To była naprawdę mocna bomba, ale nie sądzę, by Laluna mogła się poddać. Kolejny cios stopujący ze strony Wiki. Jest doping dla piłkarki ręcznej. Ona tutaj weszła jako kopciuszek z drugiego planu na zastępstwo w tym pojedynku, skazywana na porażkę. I będzie próbowała opalać teraz Laluna. To dobry pomysł, aby oszczędzić swój nos. 25 sekund do zakończenia drugiej rundy. Szuka sprowadzenia, natomiast dobrze też przechwytuje jedną rękę swojej rywalki Wiki, utrzymując pozycję na nogach. Jest też blisko sklejona do siatki. Teraz próba wyniesienia za... To ma na celu tylko lewą nogę. Tak jest, jest posadka. Dobre obalenie ze strony Laluny pod koniec drugiej rundy, ale poza tym sprowadzeniem niewiele z tej kontroli w tej odsłonie będzie wynikać. Za mało czasu. A za zdecydowanie większą krzywdę sprawiła jednak Wiki, więc czekamy na powtórkę, żebyśmy mogli jeszcze raz zobaczyć to, co się stało Lalunie, która krzyczy. To była chyba po prostu motywacja, bo zastanawiałem się, czy walka nie została przerwana po jej reakcji. Nie, nie, będzie trzecia runda, spokojnie, panie i panowie. Ależ agresywne uwagi dostaje w narożniku od swoich trenerów i menadżera Laluna. Nie do końca chyba realizuje plan taktyczny, który został narzucony. Ten prawy. Zobaczmy jeszcze raz, lewy. Tutaj próbowała Laluna i za chwilkę być może zobaczymy cios, który zdewastował twarz Lali. To oczywiście ostrzeżenie ze strony sędziego Tomasza Brondera. Mocnym prawym trafiła tutaj Laluna, ale widzimy po twarzy Wiktorii, że praktycznie nie ma śladu. Na razie nic większego jej się nie stało. A tutaj już zakrwawiona twarz Laluny, co na pewno bardzo mocno cieszy walczącego w main eventie Gimpera. Końcówka to już sprowadzenie i kontrola z góry w wykonaniu Laluny, natomiast tego czasu, jeśli chodzi o walkę parterową, było tylko kilka sekund. Ostatnie sekundy drugiej przerwy, 10 sekund, zerkają oba narożniki, również w kierunku rywali, tego co dzieje się w sztabie przeciwnym. Jest to bardzo ciekawe, jak w tym momencie sędziowie punktują tę walkę, ponieważ na końcu widzieliśmy obalenie w wykonaniu Laluny. Wcześniej w drugiej rundzie jednak celniejsza wydawała się Wiktoria, szczególnie zważywszy na to rozbicie nosa. A i tutaj uderzeń ze strony Wiktorii było zdecydowanie więcej i widzimy to po obrażeniach, a jednak te obrażenia są kluczowe, jeśli chodzi o punktację również sędziów. Pytanie, jak oni widzieli pierwszą rundę, tak więc myślę, że żadna z pań absolutnie nie może odpuścić ostatniej odsłony tego starcia.
nie będzie tutaj żadnych zmian, jeśli chodzi o podejście taktyczne. Poza dystansem skupiona na tym, aby nie dać złapać się w klincz. Nie pozwolić sprowadzić walki do parteru jest Vicky. Czekająca na swoje okazje mocnymi, pojedynczymi uderzeniami. Skrócenie dystansu Laluna. Miałem wrażenie, że Wiktoria próbowała zebrać się do kopnięcia, a w tej walce nie wiem, czy widzieliśmy choćby jedno. Tak więc może zobaczymy za chwilę coś nowego, może narożnik coś podpowiedział. Ale te kopnięcia ze strony Vicky to zawsze będzie zagrożenie ewentualnym przechwyceniem albo z próbą sprowadzenia walki na matę. Więc wydaje mi się, że będzie wystrzegała się takich akcji. Po raz kolejny ciągnie za koszulkę Laluna. I narożnik pokazuje sędziemu, natomiast mam wrażenie, że sędzia tego nie zauważył. To jest akcja, która w konsekwencji doprowadziła do przeniesienia walki pod siatkę. A taki minusowy punkt byłby naprawdę bardzo zły dla Laluny. Pracuje nad tym, aby zepchnąć głowę Laluny Vicky, aby poprawić swoją pozycję pod siatką. Udaje się odwrócić, ale tylko na moment, sytuację przy ogrodzeniu. Pracujemy, bo wrócę na środek. Sędzia każe powiększyć pracę ze strony Laluny i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ostatnie 90 sekund tego pojedynku. Wiktoria próbuje to zerwać. No i mamy, panie i panowie, dokładnie 90 sekund. Nos Laluny znowu krwawi. Która z pań wygra to starcie? I potwornie zmęczona jest Laluna w tym pojedynku. Ten etap walki to już są dla niej męki kondycyjne. Choć mam wrażenie, że Jarol Niewska również już nie za bardzo chce walczyć. Pojedyncze uderzenia. Po raz kolejny przechwycona, mam wrażenie, koszulka. Myślę, że sędzia powinien zwrócić na to uwagę, ale Laluna również w tamtej wymianie trafiła przeciwniczkę. Nie widzieliśmy jeszcze zbyt wielu celnych ciosów Wiktorii w tej rundzie. Ucieka poza dystans, tylko rzucając rękoma. Nawet odwróciła się przez moment Wiktoria, aby nie pozwolić na klincz, czy też ciosy w krótkim dystansie przeciwniczce. A teraz państwo słyszą, że publiczność nie jest zbyt miła dla jednej z zawodniczek. Pytanie, jak to wpłynie na to starcie. 37 sekund do końca. Próba jeszcze zaczepnych, skrócenia dystansu ze strony Laluny, ale żaden z tych ciosów nie doszedł do celu. Ostatnie 30 sekund pierwszej walki gali Fame 14. Teraz takim krótkim trafiła Wiktoria, ale Laluna ciągle idzie do przodu. Jeżeli chodzi o agresję w tej rundzie, zdecydowanie jest ona na korzyść Lali. Ale kto wyprowadził więcej uderzeń, bo to się przecież liczy jako to pierwsze kryterium w punktowaniu, jeśli chodzi o MMA. A na takich zasadach w organizacji Fame toczą się pojedynki. Przede wszystkim ten pierwszy, tak? Bo chodzi o konfrontację Jaroniewskiej z Laluną. Próba sprowadzenia po raz kolejny, natomiast tym razem ta walka zostaje utrzymana na nogach. Ciężka praca sędziów punktowych. Jesteśmy ciekawi, jak to wszystko się zakończy. Narożnik Jaroniewskiej zadowolony. Jestem bardzo ciekawy, jak to się potoczy, a to z tego względu, że ja widzę też drugi narożnik i tutaj też jest świętowanie, więc pytanie, która z nich według sędziów wygra? Zobaczmy teraz powtórki. Najlepsze fragmenty tej ostatniej odsłony. To ciągnięcie z koszulką, o którym wspominaliśmy. Bez odjętego punktu kończy ten pojedynek na swoje szczęście Laluna. Natomiast te akcje nieprzepisowe pozwalały jej też skracać dystans, dobrać się do skóry rywalki. Pytanie tylko, czy Szeja żałuje teraz, że nie udało jej się dostać do tego pojedynku, że jednak kontuzja ją wykluczyła? Przypomnijmy, była dużą faworytką. No i pytanie, czy Laluna jest zadowolona ze swojego występu? Bo jeżeli uda jej się zwyciężyć, no to jednak nie była to rywalka, która była tak dobrze przygotowana jak ona, a jednak dziewczyna, która trenowała tylko chwilę i wzięła tę walkę na tydzień przed. Wytrzymała pełen dystans, dumna z siebie, zadowolona Wiktoria Jaroniewska. I my też gratulujemy tego występu, który, przypominamy, akceptowała kilkanaście dni przed rozpoczęciem gali Fame 14. Dokładnie 1 maja po raz pierwszy zameldowała się na sali MMA, a więc kilkanaście dni zaledwie przygotowań do tej debiutanckiej konfrontacji. Dziewczyny teraz się uściskały. Widać, że nie było tam złej krwi od samego początku, chociaż Wiktoria mówiła, że kibicowała zdecydowanie rywalce Laluny. I widzimy, że za chwilę poznamy werdykt i zobaczymy, czy był to wielki debiut Laluny, czy tylko nędzna podróba. Jest niepewność. Mam wrażenie niepewność w obu narożnikach, ale posłuchajmy. Panie i panowie,
Po trzech pełnych rundach sędziowie punktowali. Sędzia Czajka. Wiki. 29-28. Sędzia Poremski. 29-28. Laluna. Sędzia Bońkowski. 29-28. Dla niejednogłośnej zwycięzczyni, którą zostaje. Wiktoria Wiki Jaroniewska! Ej, młody Jerzyk, bo panie i panowie, co się tutaj wydarzyło? Mamy nową królową życia, Wiktoria Jaroniewska. Jak mówiłem, niewielu panów fejmu znało ją jeszcze tydzień temu, a ona tutaj pokonuje największą zadymiarkę, być może nawet i w całej historii fejmu MMA. Zrobiła to skromna dziewczyna z parkietu piłki ręcznej, weszła do klatki, kilkanaście dni przygotowań i ma na swoim koncie wygrany debiut. Nie wiedziała, czy to jest przygoda na jedną walkę, natomiast no kończy się ten pojedynek fantastycznie i podejrzewam, że to będzie trwało i trwało jeszcze dłużej. I to jest piękna lekcja dla wszystkich młodych ludzi. Słuchajcie, warto trenować sporty, nieważne jakie, ale warto chodzić na salę treningową, bo potem właśnie jest kondycja, aby wygrywać walki. Czas na wywiad po zwycięstwie. Michał Rogoziński i Wiktoria Jaroniewska. Moi kochani, jestem ze zwyciężczynią tego pojedynku, Wiktoria Jaroniewska, i przede wszystkim 14 tysięcy was tutaj jest. Ogromne brawa dla debiutantki. Wiktoria, nie mówiłem tego na ważeniu, nie mówiłem tego na mediatreningu, jesteś szczypiornistką, grasz na prawym skrzydle, więc Mańkut. I czy to było to, czym mogłaś zaskoczyć Lalunę? Myślę, że tak, bo do samego końca starałam się stawać w odwrotnej pozycji. Na sesji, kiedy były nagrania w Poznaniu, wszyscy fotografowie, operatorzy patrzyli się na mnie jak na debila, bo no nie umiałam z odwrotnej pozycji za bardzo wyprowadzać ciosów. Nie wiem, czy Laluna wiedziała, że jestem mańkutem, no ale cieszę, że mogłam zaskoczyć. Przede wszystkim fantastyczna praca na nogach, lewy prosty, którym punktowałaś. Myślę, że trochę unikałaś tego parteru, bo jednak nie miałaś czasu się nauczyć. Szczerze mówiąc, ja totalnie nie umiem parteru. Tak naprawdę nie umiem sierpa za dobrze wyprowadzić, ale cały czas musiałam udawać, że jestem super pewna siebie i że wszystko potrafię. Teraz wracam na matę, uczę się techniki przede wszystkim, bo wiem, że w tej walce nie było techniki, ale chciałam powiedzieć mojej mamie, że ją kocham i że naprawdę nie miałaś się czego obawiać. Kocham cię, mamo, jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że tak. Jesteś dla mnie najważniejsza na świecie. Love you! Moi drodzy, na koniec ogromne brawa. Wiki, jeszcze chcesz coś dodać, rozumiem. Chciałabym jeszcze dodać, że z całego serca dziękuję moim trenerom, Gracjanowi, Misiowi, Stanisławowi Tuszyńskiemu i także mojemu narzeczonemu Damianowi za ogromne wsparcie. Dziękuję sponsorom marce Strongpoint, mojej firmie. No, dziękuję wam bardzo wszystkim za wsparcie. Nawet jeżeli mnie nie wspieraliście, to nic z tego. Jak nikt w was nie wierzy, to uwierzcie sami w siebie, bo jak widać, można wszystko. Brawa! Katarzyna Aleksander, Laluna, czym najbardziej zaskoczyła cię Wiki? Dobry wieczór. No przede wszystkim mańkut. Kochani, dajcie odpowiedzieć Lalunie, proszę. Przede wszystkim Wiktoria jest mańkutem, gra w piłkę ręczną. Bardzo ciężko było mi z nią walczyć, bo uciekła. No, biegała bardzo dużo. No, było jak było. No trudno, jest zwycięzcą. Ja się nie poddaję. W każdym razie walka z kimś, kto jest tak ruchliwy, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I wielkie gratulacje dla Wiktorii. Wiktoria uderzyła cię w drugiej rundzie, doleciał cios do nosa. Zresztą co widzimy? Druga runda, cios w nos, zresztą widzimy tego skutki. Ale udało ci też 8 sekund do końca ją obalić, więc ta praca tutaj oczywiście, Art Knox, Michalski, zrobiliście robotę. Znaczy powiem tak, tutaj było nastawienie na parter przede wszystkim, ale myślę, że Wiktoria to wiedziała i mi strasznie uciekała. No nie dało, nie da się gonić po kto goni, bo jestem cięższa, chciałam iść w parter,
Nie wyszło. Mimo to należą się na pewno duże brawa dla Laluny. Brawo! Moi kochani, nie odchodźcie od monitorów, bo za moment kolejna walka. Hejter i Dawid Malczyński.